Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w tańczącą z wężami. I może przydałoby się dzisiaj troszkę popracować nad ulepszeniem sobie domu, drewnianą belkę, deski i tym podobne rzeczy, tylko nie wiem, czy nie będą tutaj potrzebne, chyba że mogę robić, nie, mogę robić drewniane, mogę robić też deski. Potrzebuję dużo kłód. Ale może zanim to zrobimy, zastanawiam, czy nie fajnie by było sobie przejść na ten las brzozowy i zobaczyć, co nam dadzą brzozy. Jakieś lepsze kłody, lepsze deski, może więcej kłód, więcej desek? Nie wiem, ale się dowiem. A przy okazji jakieś, o powiedzmy, woski, ule i miody? O. Mam cię. No i oczywiście przy okazji by się przydało troszkę skór po złapać. Bo to będzie potrzebne. Borowików jakiś tam do zjedzenia. No, czy jak ktoś lubi takie zbieractwo gry i tak dalej, to ta gra jest naprawdę fajna. Że tak, kurczę, biegam i zbieram i ciągle do... O, a co to za róże tutaj w ogóle są? Czy ja mogę to pozbierać? O, set. O, set. A brzozę dawaj. Dawaj brzozę. Zobaczymy. Co my uzyskamy z tej brzozy? Kłoda żywica. No właśnie, i to żywica była nam potrzebna do czegoś. Już teraz dokładnie nie pamiętam do czego. Mianowicie, trzeba będzie pozbierać ją tutaj. Na pewno. Oho, widzę tam. Kurczę. To się potrafiłem, tylko nie wiem co, chyba w brzozę. Dobra, dawaj jelonek, skórę. Trzeba będzie pozbierać tej brzozy tutaj. No i też ogólnie drewna, ale to przy okazji. I oczywiście też z drugiej strony to przydałoby się. O, nowy kawałek świata. Dosyć szybko te kawałki świata zbieramy. To może przydałoby się też, powiedzmy, to zimowy biom poustawić. Już jeszcze nie mam butów tych ocieplanych. Ale to może z czasem się wszystko... Czy uda mi się zrzucić brzozę na drugą brzozę? O! Ale ta się tak nie przewaliła już szybko. No dobrze. Zapamiętam to sobie. Cyk, cyk, cyk. Czy ja bym chciał chłód? A, ja tylko jeszcze nie zbadałem tego chłodu. Ale druga rzecz, która mnie zastanawia, to czy ja bym mógłbym postawić na przykład tutaj. Tu będzie też cyna, która też jest nam potrzebna. Cyk, gałąź. Tak zbieram, bo z tych brzóz to też tam wypadają czasami kora z brzozy, która tam coś do czegoś tam też również była potrzebna. Zaraz pójdziemy też pod cynę i wrócimy się do chałupy. Być może próbujemy zrobić sobie... Tylko no właśnie, tam też gwoździe był potrzebny na przykład, żeby robić fundamenty lepsze. Zastanawia mnie tylko jedno, czy jak zrobię fundamenty, to też sobie sprawdzimy dzisiaj. Czy jak zrobię na przykład fundamenty i zrobię ściany, to będę mógł podmienić te, co już teraz mam? Czy będę musiał burzyć i zbudować na nowo? To by było troszkę kłopotliwe, nie powiem, że nie. I upierdliwe. Ale mam nadzieję, że twórcy przewidzieli takie rzeczy.
Cyk. I co ja bym sobie jeszcze, bo jak mamy dwa razy to, ja bym nawet sobie zrobił nie to. Nie. Te. Patrzcie, robimy takie coś. Cyk. I robimy takie coś. Cyk. I mamy... O, tylko że cyna tutaj chyba się nie zrobiła. Co? Nie ma cyny? Na pewno tu jest kawałek cyny. Jest też wosk. Ul. O, tak! Poproszę więcej, żeby tak się ten robiło. Aha, ciemno się robi. Ruda cyny. A czy tutaj się nie wygenerowała ta ruda cyny? Naprawdę? O kurde, to co, to nie zawsze się generuje? Niedobrze. Dobra. Tak. Ej, tak przy okazji po prostu nowy kawałek świata też. Dobra, ja bym się chyba wrócił szybko do domu. Bo zaraz będzie ciemno. A mamy trochę nazbierane tych materiałów. Czy to ten. Drewna, trochę jakiejś cyny. Trochę... skóry. I być może będę mógł zrobić już te ocieplone buty. Zaraz się przekonamy. Dzień dobry. Tylko ocieplone buty to będą tutaj chyba, nie? Tak, mogę je zrobić. Tutaj żywica też była potrzebna. Cyk. Wróć do Cheyenne. Cheyenne. Pokaż nogi. Tak, już ciemno. Zaraz będzie ciemno. Właśnie, czy ja mogę to tak zakładać? Ochrona zmęczenie. Ograniczona ochrona przed zimnem. Niech założy. Już w tych butach chyba nie będę mógł... A co to za kwiatki? A nie, ich myślałem, że można pozbierać. Dobra. Zapal. Cyk. Robimy tak. Cynę. A tylko jedną będę mógł zrobić więcej, dobra. No trudno się mówi. Czy ja łopatę zrobiłem, czy... Fajnie. A łopaty nie robiłem. No to teraz będę miał łopatę. Też. Na przykład. Aha. Jadłem se mioda. Fajnie. Aha. Wyposażenie. I gdzie mam? A tutaj mam łopatę. Weźmy sobie to pod szóstką. Jedno narzędzie, bez którego żaden poszukiwacz skarbów nie może się obejść. No dobrze. Zjedzmy sobie jagodziankę. Teraz tak. Chciałbym na przykład zrobić to. Ale potrzebuję belki i deski. Ja mam tutaj. Mam jakieś. Belki. Aha, dobra. Nie. Deski. Belek nie mam. No, ale będę mógł sobie zrobić. No, na pewno trzeba będzie tutaj robić sporo. No. Sami jakby nie łapię tutaj w ogóle tego. O, dopiero teraz mi złapało, nie? Belki.
Trochę desek też porobimy. I będzie pan zadowolony. Czy tutaj, o, cyk. Teraz tak. Ja w ogóle mam miejsce. Na budowę mam. A to będzie wpadało mi chyba do budowy. Tu. No i powiedzmy, że chciałbym to. O. Aha. Nie wiem, tu. O. Czyli jednak trzeba rozkładać też te rzeczy. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Jakby to było tak zrobione, że można by gwoździe. Kurczę, no będę potrzebował też dużo gwoździ. Pytanie, czy cyna się tutaj odnowiła. O, dzień dobry. Pytanie też, czy w jakiś sposób będzie można tą cynę bardziej skutecznie wydobywać. Bo widzę, że szykuje się nam duży grind Cyna Games. Tak, tak, tak. C. Jak bym zrobił to tak jeszcze? O, o, o. Cyk, kolejne jeziorko. Cyną. Też przejście będzie tutaj od razu naokoło. No, możemy tutaj robić kilka jeziorek, powiedzmy, z cyną. I ją farmić tutaj tak naprawdę. Chyba to będzie takie najskuteczniejsze i najszybszy sposób na cynę. Nie wiem, czy tu są dwie, czy tu jest jedna ta cyna. Jeszcze tu jakby, nie, jedna tylko niestety. Szkoda. Chciałbym więcej. Więcej cyny. Nie o taką cynę żeśmy walczyli. Ja bym poszedł teraz do jeszcze do Szaja. Jak już jesteśmy tak w transie chodzenia. Dobra, czyli rozumiem, że te ciepłe buty, jak teraz założyłem, to nie mogę chodzić po sawanie czy jakiejś pustyni, bo może jeszcze jakaś pustynia też będzie do odkrycia. No to. Znaczy fajnie by było, jakby takie coś było, nie? Fajnie by było. O, o, o. Cześć. Ja mogę cię tak po prostu. Dobra. No zdarza się. Ale nie takie, no są bardzo ufne mojej osobie. A ja ich tak. Ale jak to pełne? Czekaj, czekaj, czekaj. No nie, no tak nie może być. Wyrzuć przedmiot. Tam wyrzucił kłodę. A wziął skórę, no właśnie. Skóra cenniejsza. Szajana. Słuchaj. Mam do ciebie sprawę. Przepraszam, tutaj skrzyneczkę. Skóra. Tak. Dzień dobry. A, widzę, że udało ci się zrobić buty według moich wskazówek. Bardzo dobrze. Są dosyć proste i utrzymują ciepło tylko przez chwilę. Ale jak mówiłam, znam kilka osób nad jeziorem lodowym. Są o wiele lepsi w tworzeniu ciepłej odzieży. Muszą żyjąc w tym zimnie. Idź i znajdź domek nad lodowym jeziorem. Ale lepiej zrób to szybko, inaczej zamarzniesz. No dobrze. Czyli przydałoby się zrobić gdzieś go blisko. O, jest. Sprawdź. Czekajcie, tylko co ja chciałem? Ja chciałem bawełnę. Bo żeby chyba odkryć ten stół. Z tego co pamiętam, to ja potrzebowałem. O, bawełny. Dziękuję. To jest też bawełna, tak. Potrzebowałem tkaniny sporo, z tego co pamiętam. Żeby odkryć tam konopia, ale tu, a nie, to nie, nie ma bawełny. Kamięta. Konopia.
chyba ci kamięta. Tutaj tak, konopia. A bawełnę? Lepsze, no lepsze. Może ten, coś przehandlujemy od razu. Dobry. No ej, dlaczego ja nie mogę? Aż tak muszę. Przeglądaj towary. Dobra, teraz tak, różne to nie, budowa nie, wyposażenie nie, żywność. A, to jest puszkowana fasola, to też nie. Z drugiej strony te poroże, jakbym sprzedał. Masz. Znaj mą dobroć. Resztę to się wydaje przydatne. Szczególnie cyna. Że ja zbieram tej cyny, 14 cyny aż mam. Okej. Okej. To tak całkiem przyjemnie. Kierę mam w łapie, mam. Bo tutaj będą te paździochy. O ty. Oju. Chcesz, chcesz? Dobra. Bawełna. No i te ciała bym sobie przeszukał, bo tam z nich fajne rzeczy wypadają, ale tu tylko widzę pieszupy. Kości. O, i tkanina. No i od razu lepiej, nie? Człowiek się czuje. Ja tkaninę se zbierze. Cyk, bawełna. Nie, konia nie chcę. Aha, kluczów już nie mam. Kluczy. Kluczów. Tak, tak, mów tak dalej, to ci zaraz wytkną w komentarzach, że ty nie Polak. Bo mówić nie potrafisz. Dobra, wracamy do chaty. Wracamy do chaty. Dzień dobry. Ja teraz tak. No, dzisiaj przydałoby się przespać, bo już tak zmęczenie widzę. Ją tutaj. Dobra. Cyna. Cyk. 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 No i elegancko. I teraz tak. Chciałbym dach położyć. Raz, dwa, trzy, sześć takich potrzebuję. I później takich jeszcze będę potrzebował, dobra. A, tylko że będę potrzebował też gwoździ sporo. Ojej. Chociaż dobrze, bo z jednej sztabki to jest aż 5 gwoździ. No to też nie jest mało. Dobra. Cyk. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6. Idźmy się przespać, żeby tu... A, będę mógł też zrobić lepsze wyrko. Okej. Okay. To też sobie zrobimy. Dobra. Styku, styku, na patyku. Trzyk. Rozłóż. Sianko zbieramy. O, już nawet nie mieścimy w plecaku. Dobrze, dobrze. My to wszystko pozbieramy. Będę musiał chyba postawić jednak tych magazynów więcej skrzynek. Powiedzmy z drewnem gdzieś tutaj, że koło tych tartaków, bo tu najczęściej drewno będziemy kłaść. Nie? Plecak jest pełny, plecak jest pełny. No dobra, uspokój się. Wiem przecież już o tym. Proszę bardzo. Już widać, że to lepszy domek. O, i też mamy nowy poziom. Atki. A tu potrzebuję już glinę. Ja jeszcze nie wiem, gdzie glinę zdobyć. Tu. Teraz poziom schronienia, trzeci poziom. Głębsze studnie. Zbudowane studnie sięgają głębiej w ziemię i dostarczają codziennie dodatkowych pojemnik wody. Studnie, ja w ogóle takiego czegoś jeszcze nie mam. Narzędzia do obróbki skóry stają się lepsze. Za każdym razem, gdy wytwarzasz kawałek skóry, powstają dwa. O.
Życie staje się lepsze. Za każdym razem, gdy tworzona jest sztabka, cyny produkowane są dwie. Czemu mi to wcześniej nie dali? Okej. Okay. Teraz tak. Teraz chciałbym zrobić to coś razy 3, czyli potrzebuję jeszcze więcej gwoździ. Zróbmy jeszcze tu, cyk. I tu. I tu. Teraz. Desek potrzebuję więcej. Zastanawiam, co tutaj powkładać. Dobra, powiedzmy, że to. Aha. Trzydzieści tych. Było. Ja mam jakieś takie pierdoły tutaj powkładałem. Dobra, teraz tak, zjedzmy sobie. A, już nie mamy owsianek. A co my tam jeszcze mamy? Mamy na przykład puszeczki. Wydamy jako następne. I co ja teraz chciałem? Teraz chciałem stworzyć jeszcze... Deski potrzebuję. Przede wszystkim. No to... Cyk. Brak stanowiska w zasięgu. No i jak tu się nie denerwować? Jak stanowisko mam pod łapą, a oni mi mówią, że brak stanowiska w zasięgu. Przecież to jest jawne oszukiwanie mojej osoby. Jakby nie było. Dobra. Cyk. 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 Jeszcze belki sobie zrobimy. A żeby wykorzystać też trochę tych kłód. I teraz tak, dobra, młotek pierw, tak, rozkładamy, cyk, cyk, o. Nie to ty, kurczę, ach, chyba to zrób jeszcze jeden to, cyk, i potrzebuję w takim razie trzy razy to, raz, dwa, trzy. O, mam jedno więcej. Tak, a propos. Cyk, cyk, cyk. No i teraz to przystojna chata. Oknem czy BS okna? Raz, dwa. Nie! Miałem te robić. Jezu. Czy ja mogę to rozłożyć od razu tutaj? Ciekawe, muszę to położyć, żeby to rozłożyć. Okej. Okay. Ale teraz tak. Nie, 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 nie. Nie są dokładne te... Ciekawe to... To nawet... Lata w powietrzu ta ściana. Znaczy dach w sumie. Teraz tak. Raz i dwa. I trzy. I cztery. I sobie zrobimy jedno okno tutaj. Boku, o. Elegancko. Tak, tu chciałem okno. Tu ściana, tu ściana. Gdzie ja położyłem tą ścianę? Czekajcie, bo mi teraz gdzieś się położyła ta ściana. Kompletnie nie mam pojęcia. To jest ta ściana? Aha.
dobrze. Trzeba uważać, gdzie kładzie się ścianę. A, i teraz nie mam drewnianych belek. No dobrze, 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 dobrze. No to se zróbmy, a co tam mi? Cyk. 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 Drewniana ściana. Cyk. No. Cyk. Elegancko. Mamy to. I tak naprawdę jeszcze potrzebuję raz, dwa, trzy, sześć. Możemy nawet jakieś okno pierdyknąć na świat. Tylko znowu, żebyśmy sobie nie zrobili tego dupowatego. Fajnie by też fundamenty można było zrobić inne. A, i łóżko przede wszystkim chciałem. Dobra, to może pierw od razu łóżko zrobimy. Jak już mamy deski. Tylko teraz tak, rozłóżmy te. Dobra. A położymy sobie nowe, wygodne. To jest tak duże, że nie mieści się tutaj. Dobrze. To może tutaj na razie. Okej. Ciekawe, czy to łóżko będzie jakoś wpływało nam na jakość odpoczynku. Zbijmy się wody. Zobaczmy. Czy to tylko ma jakiś taki zabieg estetyczny? Chyba jedynie. Tak mi się wydaje. Okej. Okej. Czyli teraz tak. Okno na świat. Raz. Dwa. Trzy. I będę potrzebował jeszcze zrobić sobie jakąś deskę. Jakieś belki. I nie pamiętam, że potrzebowałem za dwie jeszcze ściany. A, zróbmy za dwie. Wchodzę do chaty, biorę młotek w łapę. Rozłóż, 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 rozłóż. Tutaj proszę bardzo, okno nad łóżkiem, żeby nas o poranku budził płomyk, promień słoneczny. Ja bym sobie zrobił jeszcze jedno okno. O. Voila. I cyk. I proszę bardzo, chata jak skarb. Nowa chata. Drewniana. Jeszcze by trzeba było tą wymienić podłogę. Fundamenty. Ale zobaczmy też, co my potrzebujemy, żeby poodkrywać te nowe tereny. Ostroskrzew. Ja tu gdzieś zbierałem. Na tej zimowym. Unikalny. Zamarznięte jezioro. Domek nad zamarzniętym jeziorem. Okej. Okay. O, tkanina, tkanina, ostroskrzew. Czy ja na pewno gdzieś... Ja miałem gdzieś ten ostroskrzew, nie? No właśnie, mam dwa. Tutaj. I potrzebuję tkaniny sporo. Tkaninę to będziemy mogli zrobić, bo trochę bawełny zbierałem ostatnio. A czy jeszcze mam tutaj jakąś bawełnę? Nie, mam tutaj w plecaku. Dobra. Letimy tu. Będę miał wystarczająco tej bawełny, to nie wiem. Cyk. Zobaczmy, jak to wygląda. Na pewno byśmy mogli ten domek nad jeziorem zrobić. Raz. Ja jeszcze coś mogę. Tkanin nam brakuje i ostrokrzewów. C.
Domek nad jeziorem. Mógłbym nawet się pokusić go. Ja bym nie. Inaczej. Ja bym go jednak zrobił w taki sposób. O. Cyk. Łód, to tutaj. A, dobra, czekajcie, bo ja tutaj nie zrobię, bo tu już jest polana. Czy polany mogę łączyć z. Z chłodem? Czy w ogóle takie klocki są do odkrycia? Chłód, tu nie, tu nie, tu nie. Kurde, naprawdę nie ma chłodu ten? Polaną? Dobra, jakieś puszeczki sobie wpierdzieliłem. Ja jeszcze chyba coś do jedzenia będę miał, nie? Mam dużo też rybiego mięsa i takiego mięsa. I miodzika też mam. A, ale tam miałem przecież zrobić sobie skrzynkę na drewno. Tam sobie tutaj zaraz pierdykniemy taką skrzyneczkę. Tylko gdzie ona była? O, tutaj. Dobra. Dziewięć. I ją sobie położymy tutaj. Koło tego tartaku, że będzie oznaczało to, że tutaj po prostu wszystko co drewniane będzie. Skóra tu, tu. To na przykład. Kora z drzewa. No i tyle. A my pójdziemy sobie też teraz pod kaninę. Wodę się nachlejmy. Dzień dobry. Pole bawełniane. Cyk. Cyk. Konopia. Może konopię też trzeba było przy okazji zbierać. Bo z konopi będą liny. A może się też będą przydawać. Będę teraz porobić trochę, może pozmieniać troszkę domu. Ustawienia tego wszystkiego. No, ściko miętę przy okazji pozbierałem. No dobra, nie rodzą się tak szybko tutaj te otworki. Cyk, cyk, cyk. Bawełna. Może bym też tutaj położył sobie dalej prerię. Powiedzmy tutaj, żeby jeszcze więcej bawełny można było zbierać. Dobra. Puszkę ja chyba mogę. Nie chcę dzikiej mięty, ja chcę bawełnę. Puszkę chyba mogę sprzedać tutaj od razu na poczcie. Nazywam pocztą, a to jest punkt handlowy, nie? Chyba, czy jak ktoś tam się tam nazywało. No ale tutaj wysyłałem paczkę, to można powiedzieć, że poczta. Dzień dobry. Nie możesz przejść przez drzwi? Cyk. Dodawca. Siema. Przeglądaj towary. I teraz tak, różne. To ja mogę tobie puszki sprzedać. Mogę tobie też to sprzedać, ale to ma taką taniochę. A nie. Idź pan. Cholerę. My to można by było z nim handlować jakimiś, nie wiem, ale kurczę, tanie strasznie. Straszno. On za taniochę kupuje, a za drożyznę sprzedaje. Nie podoba mi się to. Zdzierca. Co to ma być? Dobra, wracajmy w takim razie na chatę. Prawdopodobnie zrobimy sobie jeszcze kaniny. I odkryjemy którejś z tych zimowych pierdółek. A jutro pójdziemy może do... Tyna by się przydało pozbierać też. A, w ogóle mamy czwarty poziom... schronienia. I co my tam mamy ciekawego w tym czwartym poziomie? Jakość skóry. Wytwarzana skóra ma lepszą jakość, co skutkuje lepszym pancerzem. O!
Ulepszona stolarka, narzędzie. Za każdym razem, gdy powstaje drewniana deska, powstają dwie. Zwiat nowych kawałków świata jest szybszy. No to... aż mi nie jest takie potrzebne. A może to, że więcej drewna robię. A, tutaj mam teraz łóżko. Cyk. Volte. Wygodne. A nie mam tu jakiś bonus. Nie jest tu niska. Wytrzymałość nie powoduje zmęczenia przez jakiś czas. Ojej, dobra, to ja mam jednak tutaj jakiś taki fire bonus. Gałęzi nie mam. Albo gałęzie to... dobra. Ja powinienem jeszcze mieć jakieś jedzenie tutaj ogólnie. Zupki na przykład. O. O. Dobra, na razie starczy. Ja bym sobie teraz pobiegł. A nie, dobra, pobiegnijmy. Bo ja bym chętnie pierw zobaczył. Tutaj gdzieś już jest. Jak będzie wyglądać ta sprawa z... O, już jakiś zombak się czai. Chodź tu. Pikołek. O. Dobra. Leży. Tam jest jeszcze jakiś jelonek, to ja bym sobie go też rozdupcył. Jeszcze jakiś zombiak. Dobra. Leż tutaj. O, ten ucieka. Tak mniej więcej ucieka. Mięso surowe, cyk, zbierz łupy. Kość. A, i te ostrokrzewy tutaj były potrzebne. A kiedy się nauczymy hodować w ogóle, bo widziałem, że też będzie taka możliwość. Ale na razie to widzę, że... Dobra. Na razie to pozbierajmy. A, zobaczcie, tutaj leci czas. Do kiedy? A może jak wejdzie, ale może jak wejdziemy do chaty, to tak tam będzie ciepło. Mam nadzieję. Tu. Dawaj. Dobra. Dobry. No dobra, jest ciepło w chacie. Dobra, to już mi się podoba. Ogrzej dłonie. O. Drewno kominkowe. A bierzemy. Czekaj. Zaraz tam pogadam. Tylko chcę cię pierw okraść. Kanina. No i elegancko. Witaj, nieznajoma. Wyglądasz na dość wychłodzoną. Jeśli chcesz się ogrzać, możesz skorzystać z mojego pieca. Pytaj go o pomoc z ciepłym ubraniem. Dziękuję bardzo. Czy byłbyś w stanie mi pomóc? Potrzebuję lepszego ubrania, żeby było mi ciepło. Rozumiem. Tak, tam możesz łatwo zamarznąć. Mogę ci pomóc z lepszym ubraniem, a może się nam odwdzięczysz, kiedy wrócisz. Zobaczymy, co tam masz. To dość podstawowe wyposażenie. To, co musisz zrobić, to dodać więcej warstw i lepszą podszewkę do swojego skórzanego pancerza. Jako podszewki używamy tłuszczu ze zwierząt żyjących tutaj, nad jeziorem. A, możesz uzyskać tłuszcz zwierzęcy z pingwinów, a nawet z niedźwiedzia polarnego. Ale najpierw musisz na nie zapolować. Z drugiej strony wyglądasz na kogoś, kto sobie z tym poradzi. A jeśli zamarzniesz podczas polowania, możesz tu wrócić i się ogrzać. Okej. Okay. Poluj na tłuszcz. Dla tłuszczu. Produkuj. O. Okej. Okay. O, a czekaj, bo tutaj jest jakiś... Ej. To jest żelazo? Ruda żelaza. Okej. Okay. Czy bym pozbierał... trochę ostrokrzewu? Okej. Okay. Spitalamy stąd.
Dziękuję, nara. Ej, tu nie wyglądam jak kamień. Może to jest jakiś wapień? Nie, zwykły kamień. No dobra, wyglądał trochę tak dziwnie jak nie kamień. Ale przy okazji to może bym się wybrał do nad jeziorka. Kurde, w ogóle to ja musiał poodkrywać sobie te różne mamy cynę już tutaj. Musiałbym sobie poodkrywać te różne kafelki nowe z zamarzniętych terenów. Ale coś do jedzenia by się przydało. A to myślę, że też po prostu czarne jagody sobie pozbieramy i ugotujemy je. Cyk. Też mamy też dużo mięsa i to z tej ryby też, nie? No właśnie, bo możemy też sobie dużo mięsa napolować, nagotować. Dobra, to może tym się zajmiemy. Tu jeszcze też powinna być cyna. Tak jest. Cyk, cyk. Tutaj trochę cyny powinno być. Nie, tour de cyna. Sobie zrobimy tutaj. Elegancko. Dobra. Mamy to. Trochę tutaj. Aha. Już mam maks tych kawałków. Właśnie, ja bym chciał pierw... Aha, dobra, tu już zebrałem. Ja bym chciał sobie pierw odkryć te zimowe i kłaść już je gdzieś tam. O, na przykład... Te zamarznięte jezioro. Cyk. Zamarznięte jezioro. Kolejny kawałek jakiś taki. Cyk. A i tu ostro krzewów już nie mam. Ale tkaninę bym chyba mógł zrobić jeszcze? Mogę. No właśnie. No to tkanina raz, tkanina dwa, tkanina trzy, tkanina cztery, tkanina kolejne. Czy ja bym mógł zrobić łuk ten lepszy? Bo ja teraz już nie pamiętam, co ja potrzebowałem do tego łuku. Jeszcze gałęzie jakieś. Pióro. Właśnie, bo strzały też muszę sobie zrobić. Właśnie, ja mogę przecież już położyć te jeziora. Nie wiem, czy tutaj... Tu. O! Jakieś te są. I powiedzmy jezioro. No tu na przykład, nie? Tam jakieś pingwiny chyba chodziły. Dobra. Tyk. 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 Teraz tak, mogę zrobić jeszcze, to nie, ale mogę zrobić ośnieżony las po prostu. Okej. Okay. Teraz tak, chłód. Tak nie za bardzo pasuje. Ale to by można było tak zrobić. Już nie mam na razie klocków. Teraz tak. Żarełko. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Trzeba by było sobie żarełko porobić. Tylko gdzie było to, to tutaj. Gotuj.
Ugotuj. Zobaczymy, co nam wyjdzie. O! Szaszłyk z grillowanej ryby. A jak ugotujemy jedną, to będzie po prostu grillowana ryba, rozumiem. Tak. Dajemy rybę, jeszcze to coś dodał. Może to, to. A może to. Pytam się, czy jakiegoś przepisu. O, a jak z rybę z miodzikiem? Nie wiem, nie znam przepisów, nie? Ale może takie ryby byśmy sobie pogotowali. To będzie spoko. Szaszłyk z grillowanej ryby. Może jakieś mięty dodać do tej ryby? Nie wiem, tutaj o. Średnio widzę. A nie. To już nie. O. Szaszłyk mięsny. Nam dużo daje tego głodu, nie? Znaczy, nie daje nam dużo głodu, tylko dużo głodu nam zaspokaja. O. A, to już się skończył ten? Dobra. Ugotuj. Cyk. Zasoby, żywność. Powiedzmy, że o. Ja bym to zjeść. Raz, dwa i trzy. I już jesteśmy pełni. Dobra, moi mili państwo. Myślę, że sobie skończymy na tym odcineczek. Tu jeszcze mamy... Musimy ostro krzew pozbierać. To musimy i tak iść na zimę. Musimy sobie zrobić futerko. A to musimy zapolować na pingwiny i niedźwiedzie. Co jeszcze musimy sobie zrobić? A, mógłbym też sztaby tutaj przepalić, ale to sobie zrobię już tam później. Możemy też pochodnie, widzę, robić. Łapie. Sztaby żelaza. O! Jak jeszcze znajdę trochę żelaza, to będę mógł sobie zrobić też lepszy łuk. Tak więc, no... Już zaczyna nam tutaj jakoś to... ulać. A jak strzały? Krzemień potrzebuje. A, to się zrobi. Ja mogę krzemień od razu zrobić ręcznie? Tym? Mam dużo kamieni. Raz. Dwa. Od razu strzały porobię. No jak brak stanowiska w klucze? No są jeszcze jakieś takie błędy, które nie wykrywają na przykład stanowiska w okolicy. Ale to taki szczególik mały. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!